tutaj w domu. Już się boję wyjść dalej. Co tam jest dalej? Boże. Boże, te książki. Ja nie wierzę, że to jest mój dom. Ja nie wierzę, że to jest moje mieszkanie. Ja sobie nie wyobrażałam, że tak może tu być. Ja sobie tego nawet nie wyobrażałam. Z niewielkiego korytarza, małej kuchni i salonu stworzyliśmy przestrzeń dzienną. Aneks kuchenny w kształcie litery L, stół, którego brakowało w tym domu. Dwie kanapy naprzeciwko siebie, ogromna zabudowa z wyeksponowanymi książkami. Pojawił się też telewizor, ale on nie rządzi, on gdzieś jest wtopiony w tę przestrzeń. Ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. Ja nie wierzę, że ja będę teraz spędzała tutaj tyle czasu, że ja już teraz, nie wiem, myślę, że będę musiała pracować mniej. Żeby tutaj być. Ej, idziesz dalej? Boże, no ja, chociaż ja już bym to została, wiesz, mi już wystarczy ta jedna kanapka. Chodź, zobacz tę swoją łazienkę, co? To jest kobieca łazienka, to jest po prostu... Łazienka baby! W łazience, styl boho, po lewej stronie szafka z szufladami i ukryta pralka. Naprzeciwko wanna. Do tego mamy imitujące lastryko kafle i naprawdę tam jest przytulnie. Toaleta to kosmetyczne zmiany. Pojawiła się zabudowa, natomiast cała reszta jest po prostu przyjemna i nowa. To jest twoje biuro i pokój gościnny. Jezu! A to jest bardzo stare biurko, które czekało na dobrego właściciela. Boże, Dorota! I ty nim jesteś. Dorota! Stara sypialnia Marty, która była chyba salonem i gabinetem, została zamieniona w pokój gościnny z rozkładaną kanapą oraz w biuro Marty. Marta udziela korepetycji, więc takie miejsce bardzo jej się przyda. Ale to jest zupełnie inny pokój niż ten, w którym się zagnieździłam. Tak, tak naprawdę zagnieździłam się tu, jak jakaś sroka. Nie, po prostu. To jest taki, wiesz, tam Jezu. Jest twoja sypialnia. Naprawdę? No i chodź. Tam jest teraz moja sypialnia. Masz garderobę. Jezus! To jest twoja sypialnia. Ja się... Jak potrzeba, to mogę zamieszkać z tobą. Tak. Oddzieliliśmy mały przedpokój, w którym była biblioteka, od korytarza i tam powstała garderoba. Przez garderobę wchodzimy do nowej sypialni. To był stary pokój Poli. No, coś takiego, co jest w wielu domach, czyli dziecko nam się wyprowadza, a pokój nadal jest taki sam, jakby tam mieszkało. Teraz mamy piękną sypialnię. Miękkie materiały, kolory, które są otulające, przytulne. To jest takie miejsce, gdzie Marta będzie mogła naprawdę odpocząć. O matko boska! Jezus. Marta, jak pięknie, Dorotka! Boże, jak świetnie! Nie mamy, będą płakać. O Jezus. Baba już płacze od rana dzisiaj. To niemożliwe, no. Naprawdę to wszystko. To nas po prostu. Wszystko. Ja nie mogę tego programu sprowadzić. To jest naprawdę to mieszkanie. To nie dom. Dziękuję ci, mama. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ci. Najlepszych już mam, najlepszych ludzi wokół, najlepszą rodzinę, najlepszych przyjaciół. Już więcej chyba nie można chcieć. Powinnam teraz, słuchajcie, powiedzieć na koniec programu kilka słów, ale nie jestem w stanie. Idę po waszych przyjaciół. Jestem w szoku.